Dzisiaj w biurze Wargaming Sasha, wiesz co? Ten obiekt 279R i taki słaby jest. Wszyscy mnie przebijają. Dimitri, bo tyłem wyjeżdżasz. Sprawdź przodem. No ale wiesz, radziecki pojazd powinien dingać z każdej strony. To zróbmy lepszy. Na przykład obiekt 777, wersja druga. Ten to dopisek, wersja druga, odgrywa tutaj kolosalne znaczenie. Moi drodzy. Musicie wiedzieć, że Wargaming kombinuje z kolejnym niezniszczalnym radzieckim pojazdem, ale nie na dziesiątym tierze, lecz na dziewiątym. Pojazd, który tutaj oglądamy, to dycha, ale już teraz zostały jego Tiery zmienione na dziewiątkę, tak aby lepiej pasował pod nową politykę Wargamingu. Ciekawe jest tylko to, że to ma nie być nagroda za misję i nagroda za bitwy rankingowe i nagroda za linię frontu, więc. Co to do cholery będzie? Tego nikt nie wie, ale ma to być nagroda, niezniszczalna radziecka nagroda. Potyczka tutaj, zobaczcie, będzie bardzo dynamiczna z serwera chińskiego, bo tamten pojazd jest już dostępny. Za 260 zł, gdyby to kogoś interesowało. Moi drodzy, dzisiaj pogadamy sobie troszeczkę o jakości tej maszynki. Ja Wam opowiem o parametrach na już tym nowym tierze tego pojazdu, czyli dziewiątym. I to, co tak naprawdę powinniście tutaj wiedzieć, to to, że szykuje się kolejny radziecki potwór po kroju early tylko tier niżej. Więc nie tylko dychy są zdominowane, ale jeszcze dziewiątki będą zdominowane, zawładnięte przez radziecki czołg ciężki. <laughs> Obiekt 777, wersja druga to, moi drodzy, będzie dziewiątka, która będzie miała 1850 HP. To sporo jak na dziewiąty tier. Poza tym będziemy mieli, słuchajcie, możliwość zniesienia naprawdę sporego ostrzału, bo pancerz wyniesie 132 mm na froncie, ale to jest świetnie skontowana płyta i do płyta tak naprawdę w tej sferze, gdzie mierzymy, to nie przebijesz bez zadawania goldą ósemką, dziewiątka też będzie musiała się napocić. Tutaj oglądałem bitwę przeciwko dziewiątkom, ósemką dychom i naprawdę to znosi sporo. Także ogólnie przygotujcie się, że to będzie dingało sporo, niby 132 mm, ale odporne. Jeżeli chodzi o bok, mamy naprawdę świetny pancerz, również 115 mm i tył 45, więc faktycznie od tyłu można nas przebijać, ale ten czołg nadaje się do robienia side-scrapa. Jeżeli chodzi o pancerz wieży, tutaj mamy swaycie 258 mm, z boku 225, z tyłu 90, ale ważne, w gratisie dano nam garnek do robienia zupy pomidorowej, rosu, cokolwiek chcecie, ogórkowa. Wszystko możecie tutaj ugotować, naprawdę nie będzie kupotu. Też można wodę podgrzać na herbatkę, na kawkę, także. No, przydatny zestaw na polu bitwy. I teraz pewnie powiecie: No dobra, HP jest ok pancerz będzie dobry. To gdzie będzie problem? Na pewno nie w dziale, ponieważ będzie mi działo 122 mm, które możecie kojarzyć z ISA 4: 440 uszkodzeń. Na municji podstawowej penetracja 258, na godzie 340, 340, na heku 530 dymedża, penetracja 68. Poza tym słuchajcie, strzelamy co 13 sekund. Rozrzut na 100 metrów wynosi 0,4, więc sporo, no ale to ogólnie jest pojazd do walki na krótkim dystansie. Czas celowania wyniesie 2,5 sekundy. Kolejna powiedzmy, że wada, no to to, że pojazd ten faktycznie nie opuszcza, idealnie działa, bo to jest tylko minus 5 stopni, ale i tak jest ok, no nie oszukujmy się, nie można mieć wszystkiego, bo to dopiero byłoby chore. I tak mamy prawie wszystko. Jeżeli chodzi o mobilność, pojazd ten rozpędza się do 50 km na godzinę, ma 18 kuni na tonę. Prędkość obrotu zawieszenia to 28 stopni, prędkość obrotu wieży 26 stopni, więc dobrze, jest dobrze, tak. I tutaj, moi drodzy, widzicie już, jak ten pojazd dinga. Obiekt 705 na goldzie nie może nas przebić, odbił się już trzy razy. <laughs> Mierzy dalej w nas, zobaczymy, jak mu teraz pójdzie. Znowu rykoszet I to, co jest bardzo istotne, pancerz, bo tutaj oglądamy dychę, a to będzie dziewiątkę docelowo. Pancerz jest taki sam. Nic się nie zmieniło, więc to co tu widzimy, to jest to co będzie na dziewiątym tierze. To jest ważne. No ale najbardziej i tak, mnie, gracze interesuje, co Orgaming chce z tym zrobić, bo... Nie będzie to nagroda za linię frontu, nie będzie to nagroda za jakieś nowe misje, nie będzie to nagroda za bitwy rankingowe, to za co? Za co? W sklepie się pojawi jak na chińskim? W to akurat wątpię, no to jeszcze za wcześnie, ale coś kombinują. Teraz rywal uznał, że ty, jak go nie przebijam hitami, to może by te kajeki zładować i z Heków nas zawala za 160. Teraz kończy nas haekami za 135, ale swoje odbiliśmy, swoje zrobiliśmy gruby pojazd. No, grubo, grubo. Jestem ciekaw. Kiedy pojawią się pierwsze testy tej maszynki, czy będzie mi dane się nią przejechać? Mógłbym już teraz kupując go na chińskim serwerze, ale no, jedno jest pewne. Dobry, dobry to jest pojazd. I jest czego się obawiać, jeżeli gracie dużo na dziewiątkach. Teraz pokażę wam pancerz, jak on wygląda. Pamiętajcie tylko, że to jest dziewiątka, więc moi drodzy, jeżeli chodzi o dolną płytę, sam spód. Tutaj mamy 140 mm, ale aby to przebić, potrzeba tak około 200 No ale weź tutaj przymierz, to jest najniżej, prawda? Troszkę wyżej. Potrzeba 230 mm penetracji, więc taki IS-3 bez golda tutaj już nie przebije. Patrząc wyżej, jest 200 mm, ale już takie o, łamane: raz lepiej, raz gorzej, a potem 250. Wyżej mamy 300 parę słuchajcie, Tutaj są minimalne fragmenty, gdzie możemy się przebić, ale tak naprawdę 300-360. Wieżyczka ma po 320. Tutaj 300-400, panie. I przy faktycznie mamy czuły punkt, gdzie możemy się przebić z penetracją 260. Tylko no to jest takie nieoczywiste miejsce, i na początku nie każdy o tym będzie wiedział. Tutaj również można się przebić. Jeżeli chodzi o garnek, ma on. 207 mm efektywnego pancerza. Z lewej strony podobnie będzie spokojnie wchodziło, jak przymierzycie, więc. No, yy, są czułe punkty, ktoś powie, są, ale to jest dziewiątka, więc też inaczej na to należy patrzeć. To spotyka siódemki. Kurde, wyobraź sobie, że teraz masz siódemki, masz z tym walczyć. No, ja bym uciekł na majnówkę pod <grym> Także szukuje się naprawdę fajna maszynka, jeżeli chodzi o. Yy, zdobyć dziewiątego tieru, bo to po prostu pod, podbije dziewiątki. Jeżeli chodzi o bonus do zarabiania, to nie ma bonusu, więc na to bym nie liczył. Jak coś. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się spodobał. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o tej maszynce, interesuje Was, zostawcie łapkę w górę, a obiecuję, że nagram dłuższy film, gdzie pokażę kilka bitew, jak ten pojazd robi robotę. Także to zależy już tylko od Was. Dziękuję za uwagę, życzę miłego wieczorku. Cześć!